W dobie ogromnej katastrofy, która dzieje się w Polsce, jak i zresztą w innych krajach, politycy, podnóżki polityków, fanatycy, zamiast wziąć się w garść i myśleć nad tym, jak tu ludziom pomóc, to obrzucają się fekaliami w internecie i zganiają winę za powódź jeden na drugiego. Bezczelność. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś właśnie o tej powodzi, o tym, kto jest temu winny i dlaczego nigdy nikt nie reaguje na sytuacje kryzysowe z wyprzedzeniem, tylko czekają, co się wydarzy i najwyżej ludzie stracą, nie wiem, całe dobytki życia. Później wyjdzie do nich Tusk i powie, że on im wójta nie wybierał. Jeśli chcecie wesprzeć moją pracę, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a teraz już nie przedłużam. Zaczynamy, zapraszam. Zacznę od pewnego filmiku, żeby podnieść wam ciśnienie. Nie lubię, jak się nudzicie, także posłuchajcie najpierw, co gadał Sikorski ostatnio na Ukrainie. Dziękuję panu burmistrzowi za to, że mogłem obejrzeć to wstrząsające miejsce. Cały świat usłyszał o losie rodziny, której ojciec był świadkiem wynoszenia ciał swojej żony i córek. Miało miejsce uderzenie rosyjskie na cel, jak widać, zupełnie cywilny. Kolejna zbrodnia wojenna i to nie jest jedyna taka kamienica we Lwowie. Tych celów jest znacznie więcej niż światowa opinia publiczna sobie zdaje sprawę. Chcę przekazać, że potwierdzamy zobowiązanie, ofertę prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o tym, że wybraną przez władze Lwowa kamienicę, może właśnie tą szkołę, odbudujemy na koszt Rzeczpospolitej w solidarności z bohatersko walczącą Ukrainą. Jeszcze raz apeluję do przywódców wolnego świata, do Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby przyspieszyć dostawy broni, w szczególności dostawy broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To jest naprawdę bardzo pilnie potrzebne. I teraz, jak już ciśnienie zostało wam podniesione, powiedzcie, czy tak samo ochoczo ktoś będzie teraz pomagał Polakom, którzy stracili dobytki życia? Może Lewica? Coś pomoże? Czy jednak nadal będzie pomagać, nie wiem, Caritas? No można się domyślić, jak będzie. A jak już zadaję pytania, to może Ukraińcy coś pomogą, czy też nie? No wydaje mi się, że też nie dadzą rady. Generalnie jak znam ten rząd, jak już dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk lubi kłamać i w imię przyzwoitości łamać prawo, więc wracając do powodzi, czytałam w internecie komentarze ludzi i okazuje się, że mniejsze miejscowości za Kłodzkiem na przykład nie otrzymują odpowiedniej pomocy. Wiadomym jest, że pomoc od rządu nie będzie adekwatna do szkód, jakie wyrządził żywioł. Szkód, które wspierali politycy, zaniedbanie, jeśli chodzi o zbiorniki retencyjne, zaniedbane rowy retencyjne, pozatykane studzienki kanalizacyjne, to od początku nie mogło się po prostu udać. Od samego początku powinien Tusk wprowadzić stan klęski żywiołowej, wiedząc, że ludzie nie mają jak się bronić przed żywiołem. Jednostki pomocowe powinny zaprowadzić wcześniejszą ewakuację. Już nawet nie mówię o tym, żeby ludzie chociaż psy z łańcuchów pospuszczali, bo wiecie jak jest. Być może wielu ludziom udałoby się uratować choć trochę swojego dobytku. A nie, wyszedł premier i jak zwykle klepał, że będzie dobrze, tragedii nie ma. A na drugi dzień ludzie zostali bez dachów nad głową. Ja nie rozumiem, dlaczego oni nie wychodzą z założenia, że lepiej jest dmuchnąć na zimne. Bali się, że nie będzie powodzi i pieniądze na ewakuację pójdą w błoto. Tyle jest warte życie Polaków. Czasami lepiej jest zrobić coś zbyt szybko niż dużo za późno. A w naszym kraju wiecznie czekają na ostatnią chwilę. Ja mam wrażenie, że jakbyśmy mieli elektrownię atomową i zbliżałoby się do wielkiej awarii, to ludziom by o tym powiedziano i jakby zaczęli już świecić w nocy, bo im szkoda jest pieniędzy dla obywateli. A śmieszne jest to, że to są nasze pieniądze. I strona Tuska, ta uśmiechnięta z Giertychem, Lisem i innymi na czele, oskarża teraz posłankę PiS, panią Zalewską, że nie zgodziła się na wybudowanie w okolicach Kłodzka zbiorników. Jednak jak sobie poszperałam, to wychodzi trochę na to, że trzeba byłoby wtedy
przesiedlić ludzi. Ludzie nie zgadzali się na taką ilość zbiorników, nie chcieli zostać wysiedleni. Teraz im domy odpłynęły zwyczajnie. A Zalewska chyba poszła im zwyczajnie na rękę. Ja to tak zrozumiałam. Nie wiem, czy dobrze. Jeśli źle, to mnie oczywiście poprawcie, bo była w tę akcję zamieszana też pani Monika Wielichowska, która wręcz piana z ust ciekła na myśl o zbiornikach. Internauci wykopali jej wpis 2019 roku. Napisała ona wtedy, że ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji 9 suchych zbiorników na terenie ziemi kłodzkiej. Wody Polskie podlegające pod rząd wydały publiczne pieniądze w błoto. Uczestniczyłam w jednym ze spotkań w Ścinawce Górnej, gdzie mieszkańcy jasno określili, co myślą o przygotowanej analizie. Ja też, Monika Wielichowska, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej. I tak Zalewska dostaje hejt od silnych Razem. Silni Razem bronią Wielichowską, że jej chodziło tylko o tą lokalizację zbiorników. I tak się wykłócają ludzie w internecie, czyja to jest wina. Tym samym moja ulubienica, Ulka Zielińska, też miała swoje 5 minut, bo ona też w 2020 roku zasłynęła między innymi ze słów: w dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Ja oczywiście rozumiem dbanie o przyrodę, o ptaszki, robaczki i inne owady. Rozumiem, jednak ekologia zaczyna w tym kraju przypominać trochę terroryzm. A politycy, zamiast wziąć się w garść, zastanowić się teraz, jak ratować dobytek ludzi, skoro olali jak zwykle zresztą sprawę, to oni będą wszyscy kłócić się, czyja to wina, a do wielu miejscowości pomoc nie dociera. Zamiast ratować to w niektórych wsiach, gdyby nie ochotnicza straż pożarna, to nie byłoby żadnej pomocy. A wiadomo, że ochotnicy mają ograniczone możliwości. Jednak powodzianie, spokojna wasza głowa, Ministerstwo Klimatu przygotowało dla was już pomoc. Jaką? Ano możecie wziąć kredyt, ale z niskim oprocentowaniem. Ministerstwo Klimatu na X-ie napisało, przeznaczymy także około 100 milionów złotych na nisko oprocentowane pożyczki na poziomie 1,5% do 2,5% na likwidację skutków powodzi, w tym przede wszystkim na naprawę kanalizacji, naprawę szkód w oczyszczalniach ścieków, naprawę stacji uzdatniania wody pitnej, likwidację szkód na składowiskach odpadów, likwidację szkód w kotłowniach, likwidację skażenia środowiska ministra Henning-Kloska w Opole. I co, ludzie mają brać kredyt na likwidację skażenia środowiska? Ja tutaj czegoś po prostu nie rozumiem. I zamiast zapobiec katastrofie, bo po to oni są na tych stołkach, zamiast wyprzedzić żywioł, to dadzą teraz ludziom kredyt. I to jeszcze oprocentowany. Teraz to powinni zebrać tych z ostatniego pokolenia. Niech idą i walczą z klimatem, a nie na środku ulicy w Warszawce sobie urządzają jakieś debilizmy. Bo ta sama Kloska namawiała też emerytów, żeby brali kredyty i ocieplali domy w imię klimatu. A co do tych klimatystów, to już straszą, że to wszystko przez zmiany klimatu. Jakby nigdy wcześniej powodzi nie było. Krzysztof Bosak napisał na X-ie też ciekawą rzecz. Właśnie napisał o tym, o czym mówię, że rząd nie reagował odpowiednio wcześniej. Jak zwykle zresztą, no posłuchajcie. Z informacji spływających z Opolszczyzny i Dolnego Śląska wyłania się smutny, ale nie zaskakujący obraz. Procedury zarządzania kryzysowego, za które odpowiada administracja rządowa, poziom województwa i kraju, nie zadziałały. Wyprzedzającego wpływu informacji do gmin i powiatów nie było. W wielu miejscowościach do soboty ludzie nie wiedzieli, czy układać worki z piaskiem, nie mówiąc o przygotowaniach do ewakuacji. Zresztą były wielkie plakaty z napisem nie dla zbiorników na ziemi kłodzkiej, to teraz domy same odpłynęły. Straty podejrzewam, że są większe. Ale pewnie Ulka Zielińska się cieszy, bo już rzeka nie ucieka do morza i nie brakuje wody rybom. Pamiętacie jej ten tekst? No ja nie wiem, ciągle rządzą nami idioci, jednak teraz to już wybitni. Ale zobaczcie, pojadę taką teorią spiskową teraz, ale powódź w 97 prezydentem Kwaśniewski. Powódź w 2010, wtedy był prezydentem chyba Komorowski już. Jak rządził, to wiemy. Teraz powódź w 2024 roku i znowu ludzie z tej samej elity. I albo mają pecha, albo jak to się ludzie śmieją w internecie, powodują suszę, a później zalewają miasta w ramach zmian klimatycznych i dodatkowych opłat dla Unii Europejskiej. Ja tutaj oczywiście śmieszkuję, jednak wiecie, jak ten rząd wygląda. Jakie my ministry bystre mamy. Aż wstyd się przyznać, że to polski naród wybrał. Dajcie znać, kochani, jeśli jesteście
z terenów zalewowych, czy dajecie radę i czy macie odpowiednią pomoc. No i oczywiście, co sądzicie o naszych rządzących, czy przygotowali ludzi na stratę całych majątków, czy jednak mogli zrobić więcej, lepiej i szybciej. Czekam jak zwykle na wasze opinie w komentarzach, a ja was buziam.